Dzień dobry, Andrzej Pasiek-Aule. Witam wszystkich po dłuższej przerwie, ale mam trochę prac związanych z pasieką i nie mam za bardzo czasu na kręcenie. Tu mam nowe odkładziki, tam w tym białym też już jest teraz przed chwilą co wsadziłem. Zrobiłem to właśnie z tej linii Handerhofer odkład. Tam mam mateczniki poddane tutaj do rodziny. I co chcę powiedzieć? O, tam pracuje moja żonka. Proszę, nawet nie widzi, że ją kamerujemy, ale to nieważne. Lepiej niech nie wie. A, proszę bardzo. Tutaj jak są te paliki powbijane. O. To jest nowa pasieka. Tu będzie, tu jak to ogrodzenie. Tu i tu będzie linia szła wzdłuż. A tam jest dojazd. Robię tu następną pasiekę. Tu są dosyć ładne pożytki, żeby nie targać tego wszystkiego. W to mi z powrotem wydzierżawiłem na 10 lat. Tutaj taki kawałek tego pola, to tu jest w sumie 7 arów. Z 8. Ale mi tu 30 uli to spokojnie, czy 20 wejdzie. I to wystarczy. Co chcę pokazać, to linii Handerhofer. Co się okazało? Proszę zobaczyć, to jest klenar. Rodzina. Bardzo miodna. Co się okazało? Jest trochę rojliwa, ale o, korpusiki leje, że ho, ho, ho. Miło patrzeć. Ona oczywiście jest na dwóch korpusach miodni. I rodnia. Tu jest chyba to samo. Tu jest dane rodnia. Rodnia, miodnia. A tu są dwie miodnie. Jak to wygląda? Zerknijmy na tutaj. Jak to wygląda? Proszę. Może bym coś wyciągnął. Daje z środka, tak, znaczy czwarta od brzegu. Tylko co? Jak ja mam to podnieść? O, jest nabita. Proszę. Aha. Nie chciałbym przygnieść tych pszczółek. Pewnie będzie coś widać. O. Pięknie. Przylana, ciężka. Sadzę. I przede wszystkim ta Handerhofer jest łagodna pszczoła. Ja tu mam kapelusz podniesiony. Robię właśnie z niej matki. Właśnie przełożyłem tutaj im chyba coś z 20 parę. Zobaczymy, ile się przyjmie. Chcę zrobić parę odkładów z tej Handerhofer i z tej klenarki, z klenar, nie? O, fajnie, bałagan. Beleczki mi spadły. Także tutaj mam też dosyć fajną. Wiecie co? A, tu jest ta matka hodowlana. Wiecie co? Ja myślałem, że ona mi zaginęła. A co się okazało, to ją znalazłem w rójce z tamtego roku. To jest właśnie ten ul. Ona wyskoczyła mi z tego 22 i sobie skurkowana. Ja nie widziałem matki, dlatego że mnie widział i nie wiedziałem, że ona po prostu tutaj jest. I przypadkiem wiosną patrzę, o, święto, mateczka się znalazła. Ja tu przed chwilą też coś robiłem. Tu muszę coś poprawić, widzę. Ładnie chodzą pszczółki. Proszę, tam jeszcze, tamten rzepak, o, już kończy pomału kwitnienie. Ale ten tutaj, będzie to widać, o,
jeszcze jest. Także jeszcze do końca tygodnia nie chcę się spieszyć, niech poszywają, bo jeszcze nie jest za bardzo poszyty. A tutaj to jesteśmy na faceli. Tutaj mam te pole, zaraz zmniejszymy, o, tu te pole całe i tu te całe pole, tam aż do końca, to jest wszystko facelia błękitna. Także pszczółki będą miały co robić, byle tylko chciało im się pracować, nie roić, no to coś może z tego być. O, tam córka się bawi, tutaj w międzyczasie, żebym wykosił, porobił trochę porządku, gałęzie. No i robimy drugą pasiekę. Do usłyszenia, Andrzej Pasiekoule.